TV niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Jak tobie się grało pierwszy mecz? W porządku. No tam na początku było, może nie stres, ale takie lekkie tam, no lekki stresik był. Później z minuty na minutę coraz lepiej. No i co tu więcej powiedzieć? No jestem zadowolony z chłopaków. Wygraliśmy to. No, po każdym zwycięstwie trzeba się cieszyć, ale pamiętajmy, że dalej jest minus 2 punkty i musimy jak najszybciej w kolejnym meczu już wyjść na plus 1 i będzie nam się na pewno lepiej i łatwiej grało. Przede wszystkim gratulacje dla trenera Warzychy i jego zespołu. Jadąc tu na ten teren, jakby przestrzegałem przed tym, że to nie jest sprawdzian z matematyki, że to nie jest sprawdzian z liczb, tylko inny rodzaj testu, że to jest sport i tu jest wszystko możliwe. Musimy być konsekwentni, musimy być zdeterminowani. Niestety przebieg meczu od początku nam się nie układał. Błędów, które żeśmy popełnili w tym meczu, ciężko byłoby to zmieścić, nie wiem, w dużym worku można powiedzieć, ale nie można tak grać, nie można jakby popełniać błędów, które napędzają rywala, tak? Bo kiedy byliśmy przy piłce, kiedy mogliśmy lepiej konstruować ataki, to w błahy, prosty sposób pozbywaliśmy się piłki i na pewno o to będę miał pretensje do swoich zawodników. Przegraliśmy ten mecz. Uważam, że był to najsłabszy mecz w naszym wykonaniu w tym sezonie i nie mam nic na usprawiedliwienie. Jedziemy z bilansem zerowym w daleką podróż, wracamy do domu. Musimy szybko pozbierać się, ponieważ we wtorek już gramy kolejny mecz z zespołem GKS Tychy. To wszystko, dziękuję. No na pewno gratulacje należą się chłopakom, bo to co wszyscy widzieli, zostawili kupę serca na tym boisku. No na pewno ciśnienie było po tych trzech porażkach, właściwie czterech porażkach i w pucharze. Także ciśnienie było, zdawaliśmy się z tego sprawę. Z tym, że ja zawsze z tym chłopakom powtarzałem, że jeżeli jest robota, to w pewnym momencie ta robota musi być zapłacona. No i stało się to późno, można powiedzieć, bo dopiero w czwartym meczu. Ale słowa uznania dla tych chłopaków, bo rzeczywiście pomimo tego, że grali w dziesiątkę, właściwie całą drugą połowę, to pokazali, że też stać ich na to, żeby dobrze pograć i nawet jeszcze stwarzać sytuacje bramkowe i strzelić bramkę. Także no, na pewno złapaliśmy jakiś oddech, ale też powiedziałem chłopakom, że na pewno dzisiaj się cieszymy. Dzisiaj należą im się duże słowa uznania, gratulacje za ambicje, za wolę walki, za cały przebieg tego spotkania, ale powiedzieliśmy sobie również zaraz po meczu, że czeka nas trudne spotkanie z Podbeskidziem we wtorek. Także dzisiaj się cieszymy, a od jutra już myślamy, musimy być przy najbliższym meczu. Na pewno się odczuwało presję, bo wiadomo, chodzi się po tym mieście, czyta się gazety, czyta się różne strony internetowe, także na pewno to ciśnienie, tak jak i w stosunku do mnie, w stosunku do zespołu było i no, cieszę się, naprawdę się cieszę, że jest to moje pierwsze zwycięstwo tutaj w klubie. Ale tak jak powiedziałem i chłopakom, to co powiedziałem wam tutaj przed chwilą, że jeżeli jest dobra robota i my wszyscy wierzymy w tą dobrą robotę, no to te efekty muszą przyjść. Tak jak powiedziałem chyba tu na tej sali, że niekiedy przychodzą od razu, a niekiedy na te sukcesy trzeba trochę poczekać. Ale tak, to co jeszcze raz powtarzam, na pewno słowa uznania, ale to co powiedziałem, czeka nas kupa jeszcze roboty, dużo roboty, no i musimy najpierw wyjść z tych punktów minusowych, bo jeszcze mamy 2 punkty, tak, zostały nam. Także chcemy wygrać jak najbliższy mecz, żeby wreszcie wyjść na tą prostą, że tak powiem. Ale to zwycięstwo daje nam satysfakcję i przede wszystkim wiarę tych chłopaków, że można i w trudnych sytuacjach, tak jak dzisiaj w dziesiątkę, pokazać, że stać nas na zwycięstwo.